Siema, hejos, jadę do salonu MAZ, do salonu z motocyklami. Zobaczymy, jakie tam mają ceny na dzień dzisiejszy. Być może ktoś z Was szuka jakiegoś sprzętu jeszcze na porę jesienną, zimową. Bo enduro to wiadomo, jesień, zima też można ładnie popylać. A może dla siebie jakiegoś pitbajka? Może dla Kuby? Dla Kuboka coś. Dla Kuby. Dla Tomka, słuchajcie, dla Tomka pitbajka proponuję. On bidny tą cebulą, prawie w ogóle nie jeździ, bo ciągle się psuje. Sprzęgło teraz ma do wymiany, ale słuchajcie, ty, no tak części podrożały. Słuchajcie, tak części podrożały. Tomek 350 zł płacił za sprzęgło do cebuli, a teraz raz, że ich nie ma. I dostał kontakt do kumpla do Szczecina i tam mu powiedzieli, że mogą ściągnąć za 950 zł. Lipa. Także Tomek na Moto Mikołaje bez kładzisza. Ja z Kubą pojadę we dwóch Raptorem. Tak, takie czasy. No już dojeżdżam, ale wiecie co, powiem wam coś takiego, że Tomek chyba jeszcze na swojego kłada nie trafił. Tak mi się wydaje. To CB500 no na początek było fajne jako na pierwszego kłada. Ale mi się wydaje, że Tomek powinien mieć LTZ-400 i wtedy to by dopiero ożył. Dopiero by wtedy, że tak powiem, dostał wiatru w plecy. Tak mi się wydaje, że to nie jest ten kład, który powinien Tomek mieć. To jest szatan na kłady. No już prawie dojeżdżam. I jest wielki salon. Pamiętacie, jak tutaj upalałem te wszystkie modele Hinolki? Ale to się działo. Z RFZ250 byłem najbardziej zadowolony. A słuchajcie, salon MAZ to nie tylko sprzedaż nowych kładów i motocykli, ale też serwis. Serwis, no i części. O, jakiś pieseł. To jest ten sprzęt, który bym chciał mieć, jak nie będę miał bety. Powiem ci, że zakochałem się w tej RFZ250. A powiedz mi, jak tam, jak ktoś, przypuśćmy, kupi z użytkowaniem? Jak na przykład na serwisy, to po ilu motogodzinach na przykład przywożą na serwisy? Znaczy, no tu akurat nie jest motogodzinowo, aczkolwiek no średnio co tam 15 motogodzin powinien być ten serwis i to olejowy i tak dalej, żeby wszystko przejrzeć. Ale no tu akurat no firma, która to przez nas sprzedaje, no oni mają to czasowo tak bardziej określone, że tam na przykład po pierwszym miesiącu użytkowania, tam później po dwóch miesiącach i tak dalej, aczkolwiek no wiadomo, dla bezpieczeństwa klientom mówimy, że tam maksymalnie na przykład tam pierwszy serwis do 10 motogodzin, no bo to jednak faktycznie można taką maszyną w jeden dzień to napukać te motogodziny. No a jakby faktycznie oleju nie wymienić, no to trochę szkoda silnika jednak. A na przykład po wymianie oleju następną czynnością serwisową to co na przykład jest? Znaczy tak, no na dzień dobry pierwszy zawsze serwis, no to typowo przeglądamy zawory, ustawienie gaźnika, dawki. A zawory tak dalej. Już wtedy też, tak? No to wszystko, no filtry to wiadomo, za każdym wyjazdem praktycznie trzeba to już tam nawet we własnym zakresie, no bo to tego nie jestem w stanie też klientowi zapewnić, bo to wszystko zależy w jakim terenie będzie jeździł. No ale co, no ale później tak naprawdę no to przeważnie trzeba zaworki sprawdzać, no bo tu jednak jest przygotowane, że cały czas będzie na ogniu. No i tyle, no ewentualnie. A powiedz, tak mi ze swojego doświadczenia serwisowego, nie? Mhm. No bo wiadomo, wy serwisujecie od razu te sprzęty, nie? No przypuśćmy, ktoś kupuje taką 250, akurat nie mówię, że akurat ktoś kupił RFZ, ale na przykład kupił Berettę albo jakiś inny sprzęt i na przykład czy jest coś takiego, że coś jest wadliwe, że na przykład no często gęsto przyjeżdżają, bo co, no tam nie wiem, no czy takie coś bywa w ogóle? Czy to już na tyle robią? Tak, chińskie krosy, jeżeli już tak o nich mówimy, no, no tak, bo to tak naprawdę te nazwy, no to nazwami, a wszystkie są gdzieś tam przez Chińczyków robione. Silniki to mają super.
Tu na silniki nie można narzekać, tak. To jest okej. Okay. W niektórych wersjach powrzucali te gaźniki takie fajniejsze, spolerowane w środku i tak dalej. No. Tak. I to jest na plus duży. Tak jak wtedy tutaj. Tam nie ma jakichś tam większych, tak, no tutaj akurat chyba jest ten Libi wstawiony. I to wtedy nie ma jakichś tam większych problemów, a przeważnie problemy to są takie typowo gdzieś zewnętrzne, że na przykład za słabe lagi zrobili gdzieś tam z przodu, nie wiem, o, notorycznie odkręcają się, luzują się szprychy w kołach. To takie są rzeczy, no, można powiedzieć, mało istotne, a tak naprawdę czasami najbardziej istotne, nie? Czyli przypuśćmy... Hamulce trochę słabe względem oryginałów, bo na przykład ten sam zacisk był stosowany w jakiejś tam Hondzie, dajmy takiej czy takiej, a jednak tu się nie sprawdza, bo jednak oszukali, zrobili mniejszą średnicę tłoczka, nie? A, czyli takie jeszcze, ale to są takie drobiazgi, to tak? Są takie drobiazgi, no ale no suma summarum no dosyć istotne jednak, nie? No bo to, no też były, teraz nie jestem w stanie powiedzieć, który model, no ale na przykład z przodu lagi były zrobione na tyle słabo, że 250 nie powinna ich dostać, tylko 125 na przykład, nie? Na to, co ten silnik potrafi, no bo faktycznie po tam dosłownie miesiącu zabawy lagi były do wyrzucenia, nie? A czym się to objawiło? No zaczynają ciec i tak dalej, a przy okazji się mogą krzywić, bo po prostu są zbyt słabe średnictwo zrobione. Aha, aha. I to, no... A jak sądzisz w tej RFZ-cie lagi? No, akurat w RFZ-cie no, nie mieliśmy jeszcze. W RFZ-cie był chyba mankament filtra powietrza, coś mi się kojarzy, że tam trzeba było tam dopasować od innego modelu filtr powietrza, bo ta gąbka oryginalna, ona tak idealnie tam jakoś nie uszczelniała. A powiedz, a Chińczycy wymyślili coś, żeby lepszy był dostęp do filtra powietrza? Nie, wręcz przeciwnie. Czyli utrudniają nam, czyli wręcz trzeba śrubki. Tak, trzeba śrubki, jakieś siedzenie, jakiś boczek zdjąć. No to właśnie jest. I później jeszcze jest się przycisnąć. Tak. No bo w KTM-ie. A nie możesz do nich zadzwonić i powiedzieć, ty, no róbcie tak i tak. Fajnie by było. Fajnie by było. Tylko wtedy by mi powiedzieli, że to jest KTM albo jakiś Husqvarna czy tam Husaberg, prawda? Aha. No i to jest coś kosztem przejmuje. A słuchaj, a jakiego byś mi pitbike'a ty polecił? Chcę teraz kupić. Wszystkie są fajne, to już kwestia tak naprawdę gustu. Słuchaj, mam kasę. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.